Szczęść Boże. Magdalena Jóźwik z Archidiecezjalnego Centrum Formacji Pastoralnej w Katowicach. Zapraszam na podcast Wiarygodni. W kolejnym odcinku naszej podcastowej serii Biblia na wakacje. Witam znowu siostrę dr habilitowaną Joannę Nowińską. Witam Cię serdecznie, Madzia. Dziękuję za zaproszenie i cieszę się, że możemy się spotkać przy kolejnej przestrzeni komunikacyjnej Pana Boga, którą nam ofiarowuje. A mowa będzie dzisiaj o księdze Tobiasza. Kolejnej księdze, którą chcemy zająć się w te wakacje. No musimy zacząć od tego pytania, skąd się ta księga wzięła i gdzie ją możemy umieścić w kanonie, gdzie ją możemy umieścić w ogóle tak historycznie, jeśli chodzi o jej powstanie. Mamy jakieś dane na ten temat? Nie za wiele. To znaczy jest tak, mamy księgę, która zachowała się w przekładzie greckim. Natomiast już po znaleziskach w Qumran z 1952 roku, czyli 2000 lat ponad po powstaniu księgi, możemy postawić tezę, że księga powstała oryginalnie w języku hebrajskim. Niemniej, to jest tak naprawdę... Coś rozjaśnia? Rozjaśnia nam o tyle, że klimat, jakby semantyka, znaczenie wszystkiego, co zostaje nam zarysowane w tej księdze, jest bardzo semicki, żydowski. To jest bardzo ważne, czyli jakby klimat nie dotyczy czasów machabejskich, nie będzie to księga z czasów machabejskich, z czasów greckich. Jakkolwiek nie jesteśmy w stanie dokładnie określić czasu powstania księgi. Jakieś dane z księgi? Nic nam sugeruje? Uczeni się skłaniają ku temu, żeby w oparciu o słownictwo umiejscowić księgę gdzieś po czasach asyryjskich, po czasach perskich, a samo miejsce powstania, żeby ulokować w Mezopotamii. Nawet ostatnio powstała jakaś praca, nie wiem, czy doktorska, czy habilitacyjna na temat mezopotamskich korzeni właśnie Księgi Tobiasza. Niemniej sam klimat powstania księgi w diasporze, czyli w społeczności Żydów funkcjonujących w rozproszeniu, będzie jakby tutaj istotny, bo zrozumiemy, dlaczego jest taka wielka atencja względem Jerozolimy, względem jałmużny, względem modlitwy, praktyk wszelkiego rodzaju. No i teraz powstaje pytanie, dobra, o czas. I tutaj jest kilka teorii, bo jest pytanie, kiedy, jeżeli to jest diaspora mezopotamska, to kiedy była taka silna? Czy to może być V wiek przed naszą erą, czy może przełom, okres gdzieś tuż przed wojnami machabejskimi, czyli III wiek, gdzieś między III a II wiekiem. Wydaje się, że tak, tekst grecki raczej będzie z tego okresu, czyli III, II przed naszą erą, natomiast tekst hebrajski raczej około V wieku. To jest księga, która jest zagwozdką, bo mam wrażenie, że to jest po prostu jakaś baś z Tysiąca i Jednej Nocy, prawda, a la Estera, i po prostu jesteśmy przeniesieni w zupełnie inny klimat, wszystko jest takie jasne, takie piękne, zwierzęta, no i w ogóle super, bo jest pies, prawda? No to... tak. Więc możemy powiedzieć, no taki sielankowy klimat, wszystko się dobrze kończy, taki happy end, ale chciałabym już tutaj zasugerować na początku... To nie jest wszystko, co chce nam przekazać autor natchniony w tej księdze. Ja bym chyba jeszcze się zatrzymała na tym się. Dlatego, że no to nie jest spotykane w Biblii, żeby pies towarzyszył w podróży, prawda? Jesteśmy po księdze Rut, tam nie było psa, albo przynajmniej nie został on wspomniany. No a dlaczego tutaj jest? O co chodzi? To jest też, wydaje się, świadectwo powstania księgi w diasporze, z tego względu, że Żydzi normalnie nie mieli w ogóle żadnych inklinacji ku hodowli psów, zwłaszcza ku trzymaniu psów w domu. One po prostu funkcjonują, ale status psa, moglibyśmy tego powiedzieć, w społeczności, jeśli to tak można nazwać, no, ale trudno jak tu znaleźć inne słownictwo, trochę nam dookreśla potem to określenie pogan jako psów. A jak sięgniemy do tej kontrowersyjnej perykopy spotkania Jezusa z Syrofenicjanką, prawda? Panie, lecz i szczenięta jedzą.
prawda? Niedobrze zabrać chleb dzieciom, rzucać psom i te takie klasyczne egzegezy, które mówią, no tak, poganie to jak psy. I odwołujemy się do pewnego schematu, który już przez kontekst tej wypowiedzi Jezusowej jest wcześniej złamany. Niemniej pozostawmy to teraz. Ja tylko pragnę zasugerować, że tam absolutnie nie mamy Jezusa, który pogardza Syrofenicjanką i mówi, jak się ukorzysz, to dopiero ci wytłumaczę. Nie, nie, nie. Ale pojawia się motyw psa jako określenie kogoś, kto nie jest Żydem, i to jest określenie pejoratywne, ale bardziej na zasadzie przybłęda. Okej, w tym sensie. Tak, tak. I wydaje się, że właśnie w Księdze Tobiasza, jeżeli pojawia się pies, to znaczy, że jesteśmy już w trochę innej kulturze. Prawda? Jest akceptacja innych rzeczywistości. Czyli jest akceptacja kogoś, kto jest przybłędą, bardziej w tym kierunku? Tak, albo akceptacja klimatu, w którym, czy jakby takiego kontekstu kulturowego, w którym nie wszyscy są nasi. Mhm. Czyli jakby taka większa tolerancja też, tak? Bo jesteśmy u kogoś. A no właśnie, to chyba też jest tutaj ważny wątek, nie? Że jednak zupełnie inaczej to wygląda w naszym życiu i też chyba w Piśmie Świętym też widzimy takie sytuacje, kiedy opisujemy rzeczywistość będąc u siebie, a kiedy jednak jesteśmy czy to na wygnaniu, czy w drodze, czy chwilowo na wygnaniu, prawda, że rzeczywiście to nas trochę chyba tak, no nie chcę powiedzieć... Dyscyplinuje. Stawia do pionu i trochę pokazuje, popatrz, jednak właśnie jesteś teraz z tej drugiej strony. Jesteś teraz z tej drugiej strony jako ktoś, kto no, albo będzie przyjęty, albo nie. I albo jakoś uszanuje rzeczywistość, w której zaczyna funkcjonować, albo się wrogo do niej nastawi. I myślę, że tutaj też, popatrz, jak przyjrzymy się postaciom pojawiającym się w księdze, to poza władcami, czy takimi liderami asyryjskimi, nie pojawia nam się nikt. Pojawiają nam się postaci w stylu płatników Anny, i pojawia nam się jeszcze na sam koniec kwestia jakby konsekwencji dla funkcjonowania całego państwa, całego też kraju asyryjskiego, całej Niniwy. Prawda? I nikt poza tym, jakby nie mamy tutaj żadnego negatywnych kontrowersji, negatywnych odniesień do tubylców. Więc albo jest to księga pisana z perspektywy byłem i wróciłem, albo z perspektywy dobrze nam się układa tutaj. Bo to chyba też trzeba powiedzieć, prawda, że Żydzi rzeczywiście doświadczali różnego przyjęcia w miejscach, w których przyszło im żyć, prawda? Czym innym był dla nich Egipt, czym innym był dla nich Babilon, czym innym były dla nich no, wszelkie inne przemieszczania się bliżej lub dalej. I to chyba właśnie też jest też coś, co gdzieś nam czasami umyka, prawda? W takim, że te relacje różnie się układały z tymi innymi, szeroko rozumianymi innymi, prawda? Tutaj klasyką jest Elefantyna, gdzie Żydzi mieli swoją świątynię drugą i większe poważanie niż lokalna społeczność grecka. Zatem te klimaty różnie się rozkładały, ale myślę, że nie rozbijajmy głównego motywu i wróćmy do sytuacji Tobiasza. I tutaj myślę, że chciałabym, żeby nie umknęła nam taka wrażliwość na to, że te pseudo trochę słodkie realia sugerują, że to nie tylko chodzi o tą pierwszą warstwę narracyjną, czyli co masz robić, żebyś był dobrym Żydem, tak? No w pewnym sensie na początku możemy mieć takie wrażenie, prawda? Bo kiedy Tobiasz starszy poucza Tobiasza młodszego, to trochę tam tego pouczenia jest, prawda? Cała tutaj lista zaleceń, to rób, tamtego nie rób. I pamiętaj oczywiście o czym? O dawaniu jałmużny, prawda? Tutaj to pojawia się rzeczywiście wiele razy. No właśnie, na scenę nam tutaj w tej księdze wychodzi najpierw Tobiasz starszy, później Tobiasz młodszy. I może najpierw skupmy się na tym, w jakiej oni są sytuacji. Mamy do czynienia z człowiekiem, którego losy zostają związane z deportacją w okolice Niniwy. I
mamy przemieszanie realiów, charakterystyczne też dla tych ksiąg właśnie dydaktycznych i w Tobiaszu, i w Judycie, i w Esterze mamy zmianę imion władców, tak jakbyśmy mieli wrażenie, że autor natchniony nie do końca się orientuje, ale odnoszę takie wrażenie po badaniu tych ksiąg, że to jest celowy zabieg, który ma stanowić dla nas sygnał, że to nie jest oczywista oczywistość i że to, co odbierasz w warstwie narracyjnej, nie jest głównym przesłaniem księgi. Dlatego te otrzeźwiające dysonanse w stylu, tak jak tutaj mamy Senacheryba, który był synem Sargona de facto, tak? Czy mamy Salmana Sara, który umarł przy oblężeniu Samarii, więc nie mógł potem władać wszystkimi, którzy zostali deportowani do Niniwy. Czyli trochę tymi takimi nieścisłościami autor natchniony próbuje nas wybić z takiego stricte historycznego patrzenia na tą opowieść, z takiego może właśnie skupienia się na tej pierwszej warstwie, że to była jakaś opowieść, która się kiedyś tam wydarzyła. Tak, i chce nas też, mam wrażenie, wybić z takiego przyjęcia, to zwłaszcza dla naszej kultury, wydaje mi się to istotne, chociaż też dla kultury grecyzującej przede wszystkim, no, też w niej wyrastamy, z takiego przekonania, że celem tej księgi jest moralizowanie, czyli pokazanie nam postaw, które należy zachować i wtedy postawy zachowają ciebie. Więc jeżeli mamy taki dysonans, czy taki ząk semantyczny od razu, kiedy widzimy te realia, które absolutnie nie są spójne, to autor nam sugeruje przygotuj się na zaskoczenia, które są ukryte jakby w warstwie podtekstowej. Ale wracając do tego, co się dzieje, to mamy do czynienia z Tobiaszem starszym, który deportowany z racji, że dba o swoich pobratymców, zwłaszcza o zmarłych, i ich grzebie ma kłopoty i zostaje między innymi ma zostać uwięziony, ucieka, potem dopiero po zmianie władzy może wrócić, potem ślepnie na skutek nieopatrznego jakby zajęcia miejsca przy domu, gdzie po prostu usiadł tuż pod ptasim gniazdem. I dalej mamy do czynienia z człowiekiem, który inwestuje tak naprawdę w swojego syna. Tak, tak, rzeczywiście. Inwestuje pod każdym względem, prawda? Przekazując mu z jednej strony informacje, gdzie ma iść, żeby się dorobić, a właściwie żeby zabrać to, co jest należne jego rodzinie, a z drugiej strony no, to całe pouczenie, które mu daje, jest taką inwestycją, ty też bądź dobrym Izraelitą. Trochę mam takie wrażenie, że ten Tobiasz starszy próbuje sobie tak zabezpieczyć tego syna pod każdym względem. Tak? Tu mu daje to pouczenie moralne, tu z drugiej strony pokazuje mu ten wymiar materialny. I rzecz, która mnie tu zastanowiła, jak czytałam tą księgę, to było to, że dowiadujemy się w pewnym momencie, że Tobiasz jest Tobiasz. Właściwie rodzina Tobiasz ojciec? Tobiasz ojciec i Tobiasz syn. Obaj są spokrewnieni z Sarą. Tak. I ja bym tu, wiesz, cofnęła się jeszcze do jednej rzeczy. Bo jak mówisz Tobiasz ojciec, Tobiasz syn, Tobijach oznacza Bóg jest dobry. I Tow oznacza dobry i mądry zarazem. To jest takie pojęcie a la Kalokagatia. Mhm. Tylko tu mamy do czynienia z dobrym i pięknem, a tutaj z takim współdziałaniem dobra i mądrości. I piękno gdzieś tutaj na dnie się czai. Zatem mamy trochę duplikację tego przekonania, jak mówisz, Tobiasz chce, żeby syn był dobry, a imię głosi Jahwe jest dobry. I już mamy tą przebitkę, która pokazuje, czy sugeruje nam, prawda? Inną perspektywę. Tak, tak, stanowczo. I chyba trochę taką perspektywę, o której mówiłyśmy też przy okazji Księgi Rut, to znaczy, że ta dobroć i mądrość, ta dobroć w ogóle człowieka, ta jego sprawiedliwość, ona nie wynika właśnie z niego samego, prawda? Bo moglibyśmy powiedzieć na podstawie tej charakterystyki Tobiasza starszego, no, że robił dokładnie to, co powinien. A jednak. Jednak oślepł, prawda? Jednak klepie biedę. W pewnym sensie takiej, można powiedzieć, właśnie do czego Bóg chce go doprowadzić. Nie? A może to właśnie było życie? Takie zwykłe życie? Że życie z dobrym Bogiem nie oznacza życia, którego nie ma? Mhm.
nie oznacza życia tylko na płatkach róż, tylko z całymi różami. Tak, 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 zdecydowanie, z całymi różami. Tak, i właśnie to, co przywołałaś przed chwilką, ta korespondencja ze Sarą, prawda? Mamy właściwie taką dwutorową narrację. Z jednej strony stary ojciec, Tobi. I jego ślepota, i jego myśli. Tak, jego myśli samobójcze, prawda, czy pragnienie śmierci bardziej, należałoby to powiedzieć. W przypadku Sary mamy myśli samobójcze, tak, tylko tam mamy oskarżenie ze strony służącej, tak, no zarzut, tak, nareszcie, czy takie pragnienie, uwolnijmy się nareszcie, kobieto, od ciebie po prostu. I korespondencja tych dwóch rzeczywistości, które zatrzymują, tych dwóch życiorysów, które się zatrzymują w jednym punkcie. Ale zanim, myślę, się zatrzymamy na tym jednym punkcie właśnie, to chyba chciałabym jeszcze chwilę zostać przy tych dramatach, w których oni są. Bo mam wrażenie, że kiedy czytamy ten opis sytuacji, czy Tobiasza starszego, czy Sary, to trochę autor nas wybija z takiego wczucia się w te postacie i w ich dramat. No bo tak, w przypadku Sary, no to mamy złośliwe uwagi służącej, prawda? Jednocześnie też kontekst, że rodzina też już zaczyna mówić, a właściwie... Już ma dosyć. Po prostu wchodzą w taką zmowę milczenia. Już po prostu nie w ogóle nic nie mówmy o małżeństwie, już nie dotykajmy tego tematu. I dlatego na to zwróciłam uwagę, że kiedy Tobiasz starszy wysyła Tobiasza młodszego, to zabezpiecza go z każdej strony, a wiedząc, że jest spokrewniony z Sarą, to jakby w ogóle tutaj nie ma żadnej perspektywy. Nie, że w ogóle nic nie mówimy na ten temat. Oczywiście mógł nie wiedzieć, w jakiej Sara jest sytuacji i tak dalej, ale jest taka zmowa milczenia z obu stron, prawda? Z kolei jak się Tobiasz pojawia już wśród rodziny Sary, to też nikt nie sugeruje, o, pojawił się kolejny wolny kawaler, który jeszcze w dodatku powinien spełnić ten obowiązek. Nie, znowu mamy zmowę milczenia, już nie dotykajmy tego tematu. Już w ogóle nie wchodźmy w tą perspektywę, bo to się już powtórzyło 7 razy. Tak? To znaczy ten dramat Sary, że traci swoich mężów, powtórzyło się to już 7 razy. I mam wrażenie, że to jest takie znowu dotknięcie dna. Takiego, w którym z każdej strony jest źle. Tak? Jest to źle dla Sary, no bo no, jak już mówiłyśmy, kobieta sobie sama nie mogła zorganizować życia w tamtych czasach, prawda? Musiała być częścią jakiejś społeczności rodzinnej. Z drugiej strony jest to dramat dla jej rodziców, co zrobią z tą córką i co w ogóle wszyscy o nich myślą. Więc jest to taki dramat, który dotyka z jednej strony Sarę, a z drugiej strony całą jej rodzinę. Nie? I kiedy mówimy o tych myślach samobójczych Sary, to ona właściwie bardziej ze względu na swoich rodziców niż na siebie nie chce popełnić tego samobójstwa. Ale wracając jeszcze do tej kwestii, że autor nas wybija trochę z tego skupienia się na tych dramatach, no to jednak tu coś mówi o tych sytuacjach, kiedy pojawia się pragnienie śmierci, kiedy człowiek nie chce żyć. To jednak mówi o pewnej już granicy wytrzymałości, do której dochodzą nasi bohaterowie. I tutaj mamy dwóch bohaterów, którzy dochodzą do tej granicy. Czyli sytuacja bardzo realna. I fajna jest ta konstatacja, zobaczę w trzecim rozdziale, w 16 wersecie. Tej godziny, to jest po modlitwie tak, Sary, tak, co nie? Tak. Tej godziny modlitwa obojga, czyli w domyśle Sary i starego Tobiasza, została wysłuchana wobec majestatu Boga i został posłany Rafał, aby uleczyć oboje. I myślę sobie, słuchając Ciebie bardzo uważnie, myślę o tym, jaki jest cel w takiej zmowie milczenia. Mam wrażenie, że przesunięcie uwagi z takiej celebracji cierpienia czy zmarazmu, przesunięcie uwagi na akcję, czyli na to, co się dzieje, żeby dostrzec to działanie Pana Boga, które nastąpi. Prawda? Nie mamy żadnych sugestii, jest tylko właśnie ten anons, że został posłany Rafał i tyle. I tu i tak jest lepiej niż księdze Rut. A, bo tam nie wiemy nic. To mamy Marę, która się żali i czekamy na rozwój wypadków. A tutaj przynajmniej mamy już zapowiedź, że został ktoś posłany, prawda? Żeby rozprawić się z tą sytuacją. Tak. I zostaje posłany ktoś, ktoś o imieniu Rafael, czyli Bóg leczy. Pan leczy. Leczy. Myślę, że ten proces jakby zasugerowany tutaj też jest istotny.
Mamy Boga, który pojawia się jako ten, który leczy. I to będzie trwało, tak? Tak, i że intencja Boga jest przywrócenie pełni zdrowia, ale właśnie w takim kontekście procesualnym, czyli zgódź się na czas, jakby przyjmij tą sugestię, że Bóg jest tym, który zaingeruje po to, żeby cię wyleczyć, a nie po to, żeby jakby twoje prosperity gdzieś tam zbudować. I myślę, że to jest też sugestia nie tylko to, co widzisz w narracji, prawda? Ponownie nam powraca. Nie tylko to, co widzisz w pierwszym, jakby na pierwszy rzut oka. Myślę, że tak, że dokładnie tak to tutaj się nam prezentuje. Też zwróciłam uwagę na ten czas, bo ta jednak podróż Tobiasza trochę trwa. Już mamy taki potem fragment, kiedy jego ojciec się zaczyna niecierpliwić, prawda? I zaczyna się zastanawiać, co się z nim dzieje, że on tak długo nie wraca. I też mi się to tak kojarzy z takim czasem, którego potrzebujemy w relacji z Bogiem. Że to właśnie nie chodzi tylko o jednorazowe wydarzenie, że jestem chory, więc dziwnie Bóg uzdrawia i właściwie wszystko załatwione, tak? Taki trochę instant, tylko bardziej, że to trwa, że ta podróż trwa, że ona ma określony czas, ile tego czasu potrzebujemy my, ile tego czasu potrzebuje Bóg. Tego nie wiemy na początku, prawda? Okazuje się, że to właśnie to jest proces, że to każde kolejne wydarzenie dokłada coś. Właśnie, i zobacz, że każdy element z tej podróży jest istotny, prawda? Tutaj masz wziąć rybę, tak, ona się może przydać, tak, tutaj tu spalisz, tego się dowiesz, prawda, tu zauważymy, tu najpierw cię zaanonsujemy, dopiero potem będzie kolacja, prawda? Każdy element jest istotny. I nagle mamy wrażenie, że nic się nie dzieje bez celu. Tak, nic nie jest przypadkowe. Tak, i że nie ma tutaj też, mimo że odnosimy wrażenie, że z Bogiem relacja jest coś za coś. Ja daję jałmużnę, Pan Bóg mi daje pomyślność, prawda? A z drugiej strony widzimy w tej całej konwencji choroby, że to nie jest tak, że Pan Bóg karze chorobą, Pan Bóg syła, bo chce. Nam. Bo ma taki kaos. Tak, chce nas wychować, tak? Więc da nam coś złego, żeby nas trochę pogniotło, żebyśmy byli lepsi. Bzdura. Co no, nie? Trzymajmy się na tym, bo po prostu mam wrażenie, że dzisiaj wiele osób choruje na takie myślenie. Tak, właśnie na to, że Bóg nam coś zsyła, żeby nas wychować. Ja się z tym nieraz spotykam i chyba właśnie ta księga przełamuje ten schemat. Bo ona nam pokazuje, co robię, kiedy doświadczam choroby, nieszczęścia, wypadku. Zwracam się do Boga, tak? Sprawiedliwy jesteś, Panie, tak? Ja wiem, że Ty usprawiedliwiasz, tak? Wiem, że Twoje myślenie jest dobre, tak? I Tobiasz mówi, nie nawiedzę mnie, Panie, za moje grzechy, jakby nawiedzasz mnie i widzisz moje grzechy, jakby moje zło oczywiście nie przemawia na moją korzyść, ale Ty, Panie, tak, ja zawiniłem pewnie, no bo kto nie zawinił, prawda? Ale Ty, Panie, rozkaż, a ja będę uwolniony. Wszystko jest w swoich rękach. To jest ten trzeci rozdział i ta modlitwa Tobiasza. A Sara, która mówi, błogosławiony jesteś, Panie, ja zwracam się ku Tobie, kurczę, Panie, zrób coś. Tak. I jeszcze nie ma jakby parcia na natychmiastowość. Prawda? Bo oni generalnie powinni pozostać, ona w tej sali na górze, w tej izbie, tak, powinna siedzieć i czekać, Panie, zrób coś, bo inaczej ja zrobię coś. I opisywać swoje cierpienie niczym XIX-wieczni autorzy. Tak. W kwieciście. Tak, ale natomiast mamy do czynienia z przekonaniem, Pan Bóg mnie traktuje poważnie, czyli On zaingeruje, nie wiem jak On to zrobi, ale On zaingeruje. Dlaczego takie słowa nie padają? Bo to jest dla Żyda oczywiste. Jakżeby Bóg, który nas stworzył, wymyślił nas i tu jest też myślę drugie dno, Bóg, który jest Ojcem, jakże miałby się nie odezwać, skoro taki Tobiasz, który jest Ojcem. Wszystko fokusuje na swoim synu. Tak. Mhm. No dobrze, to może idźmy już w to drugie dno, tak? To znaczy, spróbujmy właśnie zobaczyć może jeszcze inną perspektywę w tej księdze, bo no, ona kończy się happy endem, prawda? No ale właśnie chyba nie tylko o ten happy end chodzi. Tak, mamy tutaj jakby dużo takich ciekawych elementów, które tworzą nową układankę. To tak jakbyśmy całą narrację księgi obrócili na lewą stronę. I okazało się, że tam też jest obrazek. Tak,
Dokładnie tak, jak te dawne, stare, dobre układanki, prawda? Dla dzieci układasz jedną stronę, z drugiej też jest obrazek i już wszystko jest poukładane. Zatem mamy Boga, który wysyła Rafała. Czyli okazuje się, że Pan Bóg przez swojego wysłannika jakby staje się obecny. Wchodzi w klimat relacji międzyludzkich. I teraz nagle mamy wrażenie, że tak naprawdę cała księga to jest tak naprawdę księga jednej wielkiej rodzinie. Tak? Rafał wchodzi. Myślę, że oni są spokrewnieni i że to wszystko jakoś ich łączy. Tak, i Rafał jeszcze w to wchodzi, jest jakby starszym bratem, przewodnikiem, jakby najlepszym kuzynem. I mamy Boga, który jakby w ten klimat wchodzi i ma się wrażenie, że to określenie, ten Tobiach sugeruje, może taki obraz, że cała ta księga jest o relacji między Bogiem a Izraelem, że jaka jest relacja, jakie są relacje rodzinne, to takie relacje Pan Bóg chce dać nam. I że te relacje, które On nam funduje, w znaczeniu, że On chce traktować nas jak w rodzinie i to nie będzie fundowało realiów niebiańskich, czyli przeherezadowych, tylko że to są realia absolutnie życiowe, takie nasze, ale więź z Bogiem transponuje to wszystko, jakby czyni to też przeźroczystym, takim jakby pełnym tego przekonania, że tata to załatwi. Tak? I to taki, jak pozwolisz, taki mały aneks. Taka dyktoryjka. Jeden z moich znajomych miał syna i ten syn dostał truskawki i krewni mówią, nie jedz tej truskawki, bo ona jest zepsuta. Tata przyjdzie i naprawi. To jest wiara. Tak, i mamy tutaj Pana Boga, który jakby jest oczekiwany jako ten, który przyjdzie i naprawi, ale nie ma ciągnięcia Pana Boga permanentnie za szaty, zrób coś teraz, tak? Mamy Jego, który już wchodzi i naprawia. I mamy Jego, który pokazuje, który właśnie przez to swoje naprawianie i obecność jakby staje się osobą, która fascynuje. I ta jałmużna kluczowa. Jakby mój tata jest dobry, to mój tata pomaga, ja chcę być taki jak tata. Czyli zupełnie inaczej. Tak, to jest wejście w myślenie Pana Boga. Mój Bóg, mój tata by nie zostawił tych ludzi, żeby oni się z nim nie spotkali, tych umarłych. Dlatego to już mówię, ja idę grzebać. Bo mój tata, mój Bóg, tak, on by ich nie zostawił. Zatem spokrewnienie takie wzajemne między sobą, dlatego, że jest jeden Bóg, nasz tata, jest jedna ta relacja wiążąca, która z nas wszystkich czyni jedną rodzinę, że każdy z każdym jakoś jest spokrewniony. I dalej, że w tej rzeczywistości tych naszych spokrewieństw są jeszcze te wydarzenia bezpośredniego oddziaływania Pana Boga, czyli w stylu Rafał. Który przychodzi i który towarzyszy im po prostu w tych wszystkich wydarzeniach i który też przychodzi z konkretną interpretacją rzeczywistości. Co nie? Jest ryba, po co ta ryba, ona ci ugryzła, ale masz wrażenie, że na tym się ma skończyć, prawda, że ci odgryzie połowę nogi, nie złapią. I szczerze powiedziawszy, to jest taki mały szczegół w tej księdze, ta ryba, ale z drugiej strony, jak się tak popatrzy właśnie w kontekście tego, że wszystko jest po coś, to ta ryba jest tego świetnym przykładem, bo z jednej strony oni ją jedzą, z drugiej strony jest jej środek do uwolnienia Sary od złego ducha i jeszcze lekarstwo dla starszego Tobiasza, więc chyba już bardziej tej ryby na części nie można było ani podzielić, ani wykorzystać. I rzeczywiście, to jest chyba taki drobny, ale jednak symbol tego, że wszystko właśnie jest po coś. I okazuje się, że coś, co miało ugryźć i zjeść, stało się takim czymś, co właśnie doprowadziło do pewnego, no właśnie też uzdrowienia. Ale jeśli zauważyłaś tamten jeden element, złapią. Nie wypuść tego wydarzenia. Nie pozwól jakby, żeby ono tylko ugryzło cię w nogę. Prawda? Uchwyć je. Coś z tym wydarzeniem. Tak. Tak. Pozmagaj się z nim. I to jest też ciekawa replika wobec wcześniejszych słów, kiedy Tobiasz stary zaczyna narzekać, z czego mam się radować. Trochę taka Noemi, prawda? Jak Rafał mówi do niego, niech cię spotka wiele radości. A on mówi, nie, no z czego mam się radować? Jestem człowiekiem pozbawionym wzroku, żyję przebywając wśród umarłych. I Rafał, który mówi, ufaj, nie za długo, Bóg cię uzdrowi. I stary Tobiasz zmienia temat. I mówimy, okej. Nie powiem mu wprost. Ale wiesz, nic na to nie wskazuje. No tak.
tylko mamy jakby taką sugestię, nie wiesz, zaczekaj. Jakby tak jak koncepcja żydowska mówi, że to, co było, mamy przed sobą, a to, co będzie, mamy za sobą, bo tego nie widzimy, prawda? Żydowska koncepcja czasu. Tak, mamy tutaj taką sugestię, nie wiesz, co będzie za chwileczkę. Zanim wyreżyserujesz przyszłość jako negatywną, traumatyczną i tak dalej, wstrzymaj oddech i rozejrzyj się, zobacz, co tutaj Pan Bóg funduje. Stąd jakby tak naprawdę samo pojawienie się Rafała, ono też jakby burzy atmosferę, bo nagle zostaje nam uwaga przesunięta na gościa, który wyrasta nie wiadomo skąd, a nagle jest spokrewniony, prawda, i nagle chce pomóc i idzie w tym samym kierunku i świetnie się nadaje. Dodatko jeszcze w ogóle zna się na tym, bo powiedział, że już tam był wiele razy, więc jakby tym bardziej budzi zaufanie, prawda, że ktoś, kto, komu można zaufać, ale też ciekawe dla mnie było to, kiedy Tobiasz starszy przesłuchuje Rafała i pyta, skąd ty jesteś, a on mu mówi, co ci wiedzieć, jakie pokolenie. Więc to było dla mnie też takie znowu przełamujący schemat. Nie? Bo jednak, jeżeli Tobiasz starszy pyta, z jakiego jesteś pokolenia, no to była istotna informacja, bo to też budziło to zaufanie, że jesteś nasz, że nas nie wyprowadzisz z pole. No okazuje się, że on mówi, no po co ci znać to pokolenie? No potem mu daje tą odpowiedź, żeby to zaufanie zbudować, ale z drugiej strony to też trochę tak wybija, nie? Że po co ci to znać? Po co ci tak trzymać tą rzeczywistość na wodzy twoich schematów, że tak pokoleniowo żyjemy, że tak pokoleniowo się tu wspieramy, bo tam wiadomo też walczymy ze sobą, ale czemu nie puścisz tego co znasz, tej właśnie twojej wizji rzeczywistości, tak? Tej właśnie twojej perspektywy, którą tylko widzisz w tych czarnych chmurach, które się nad tobą zebrały. Ale też zwróciło moją uwagę to wezwanie do ufności, że właśnie ma zaufać, nie ma tam powiedziane, jakie będzie to rozwiązanie, ale właśnie wezwanie do relacji, nie? Do tego, że zaufaj konkretnie Bogu, prawda? Zaufaj i zobaczysz, co z tego będzie. Dla mnie jeszcze intrygujący jest czas celebracji, bo popatrz, mamy tutaj młodego Tobiasza, który nie chce tak długo celebrować swojego wesela, prawda? Myśli o ojcu, o tym, żeby wrócić, prawda? I nagle jakby jest to przesunięcie akcentu z egoizmu, z takiej jakby własnej nawet radości, świętowania. Tak, tak. I niczym się nie przejmować. Jest przesunięcie na więzi, te, które są pierwsze. Więzi z ojcem. I potem pod koniec księgi wróci nam jeszcze to w takim motywie nieoczywistym, ponieważ tak jak wcześniej Tobiasz będzie błogosławił Boga, stary Tobiasz będzie błogosławił Boga już po odzyskaniu wzroku i nagle mamy tutaj ukazanie tej wszechmocy Pana Boga, tak, odsłoni nam się jeszcze Bóg jako ojciec w modlitwie Tobiasza starszego w przedostatnim rozdziale. Będziemy mieli wspomnienie, że Bóg jakby dopuszcza na nas jakby trudne elementy wydarzeń, to jest to fatalne słowo chłoszcze, natomiast należałoby je przetłumaczyć, że dopuszcza do nas konsekwencje, jakby no, trudne aspekty, czy też konsekwencje naszych wyborów. No, jeżeli usiadłeś pod gniazdem, to trzeba było trochę pomyśleć, tak, dokładnie. Jednocześnie jakby Pan Bóg pokazuje się tylko empatyczny. Mamy tutaj taki obraz Boga, który jest zaangażowany, nawet czwarty werset będzie, 13:4, będzie miał słowa, On jeden Ojcem naszym i Bogiem po wszystkie wieki. I dlatego przez swoich proroków, co nam pokaże 14 werset, Pan Bóg uprzedza o przewidywanych konsekwencjach dzisiejszego funkcjonowania. Stąd pojawi nam się ten Nachum i ta przestroga, uciekajcie z Niniwy, bo ona będzie zniszczona. Dlaczego? Bo to, jak dzisiaj żyją Niniwici, prowadzi bardzo prosto. Oj, i chyba to jest taka ważna rzecz, którą przyda nam się pamiętać, nie tylko w kontekście Księgi Tobiasza, ale tak w ogóle, prawda? Czasami się zastanawiamy, skąd się to wszystko bierze, no a może to jest właśnie to, że nie widzimy tego dzisiaj, prawda? Tego, co się dzisiaj dzieje, tych naszych wyborów. I trochę to jest takie, znowu, ale myślę wychowawcze ze strony Pana Boga, że próbuje nas nauczyć tego, że no właśnie, że te nasze decyzje mają wpływ na to, co będzie. Tak? Żebyśmy też nie uciekali od tej odpowiedzialności i żebyśmy właśnie nie zrzucali wszystkiego na to, że ryba mnie ugryzła. Ale ty z tą rybą coś możesz zrobić.
Tak, i podobnie jakby mamy ze strony Pana Boga też takie zapewnienie, ja Ci mogę rozjaśnić ten horyzont, mm-hmm. prawda? Ja Ci wskażę, jakby zinterpretuję. Tylko daj mi trochę czasu. Tak, i posłuchaj, albo pozwól sobie zobaczyć. Dla mnie też genialne jest, nie wiem, czy zwróciłaś na to uwagę, taka wielka cierpliwość starego Tobiasza, paradoksalnie. Prawda? I takie jego ogromne zaufanie. Ja mam wrażenie, że to jest człowiek, który po prostu ma w sobie taki niezwykły pokój wynikający z więzi z Bogiem. Czyli on, nawet jak będzie ślepy i nie będzie mu to pasowało, to i tak będzie czekał na tego swojego syna. Przecież nic z tego nie wyniknie. Ewentualnie się dowie, że on dostał te pieniądze, bądź ich nie dostał. Koniec, prawda? Nic się w jego kondycji życiowej nie zmieni. I mamy takiego jakby taką stałość w tej postaci. Taką też stałość jego zaangażowania na rzecz innych. I człowiek sobie myśli, co daje ci kontakt z Bogiem? Że ty reagujesz inaczej na rzeczywistość, że ona wzbudza w tobie silne emocje, ale zarazem to osadzenie na Bogu daje ci tą iskrę przeczucia, poczucia bezpieczeństwa, które Bóg ci chce dać. Niezależnie od okoliczności. Dokładnie. I też wydaje mi się tak w kontekście tego, o czym mówimy, o tym ojcostwie Boga, że ten młody Tobiasz jakby jest już też takim przykładem, że to właśnie ta więź z Bogiem, to doświadczenie Jego opieki, to doświadczenie tego, jakim On jest, zmienia nasze postawy i zachowania, a nie tyle przykazania, których się uczymy na pamięć, co mamy robić, a czego nie mamy robić. Rozumiesz, że coś tak, 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 że, tak. Że ten stary Tobiasz robił mu to taki wykład, synu, pamiętaj, ale pamiętaj. I myślę, że każdy z nas od swoich rodziców nieraz dostał taki wykład, o czym to my nie mamy pamiętać, prawda? Natomiast rzeczywiście ten młody Tobiasz później no, wygląda na to, że to po prostu przyjął i poszedł. Nic tam z tym, tak. Nie widzimy, żeby coś się z tym zadziało, nie? Natomiast chyba właśnie to, co ma rzeczywiście zmienić naszą postawę, to jest właśnie to, że my chcemy naśladować Ojca. Tak, i doświadczamy Go, tak. Prawda? Tutaj dzisiaj, tej relacji, tej bliskości doświadczamy z Nim. Doświadczamy Jego hojności. Tak. Dlatego mamy dawać jałmużnę. Nie? To nie jest, tak. Że wśród wielu rzeczy, które mamy robić codziennie, jest jeszcze i to. Tak, i módlmy się, żeby nam, nie wiem, bankomat był zamknięty, tak, i nie będziemy mogli zrobić przelewu, albo internetu nie było i tak, tak dalej. Tak, tak, nie? Czyli to nie chodzi o to, żeby wypełniać prawo, tak. To, żeby to prawo wpisało się w serce i staje się takim spontanicznym naszym działaniem, tak? Nie takim, które my przestrzegamy, bo trzeba, bo muszę, bo to jest coś, co powinienem robić jako dobry Żyd, chrześcijanin i każdy inny, ale coś, co wypływa właśnie z doświadczenia i z doświadczenia, które przemieniło moje serce. Tak, z więzi, bo będę... Więź, doświadczenie, to chyba wszystko razem ze sobą jakoś tutaj gra, nie? Tak. Będę naśladować, pasjonować się tylko kimś, z kim mam taką bliskość, prawda? Taką emocjonalną bliskość. Myślę, że tutaj chciałabym też, wiesz, żeby wybrzmiało tutaj, jak ogromna jest rola emocji w Biblii. I to znowu mamy, zobacz, Boga, który jest naprawdę mistrzem drugiego planu, tak? On tutaj wkracza tylko tak epizodycznie, no nie mamy takiej ręki, poza Rafałem, tak? Takiej ręki Pana Boga, która ktoś przekieruje. Rafał też jest taki przyziemny. Tak, taki realny, prawda, że aż mamy wątpliwości, czy... Że mógłby być trochę bardziej taki, no nie wiem. Duchowy, cherubinowy. Tak. No, że mógłby być trochę bardziej taki niesamowity, nie? Jakieś tam tak. Sztuczki zrobić, czy coś takiego. Tak, a nagle mamy jakby zaproszenie do czytania rzeczywistości po prostu z Bogiem, tak, który jest Ojcem. To tak dosadnie, nie? W sensie tak. Tej rzeczywistości takiej, jaka ona jest, bez podkolorowywania, tak? Bez jakiegoś tutaj naciągania. Tak, i myślę, że dostajemy też przestrogę, żeby absolutnie nie traktować tekstu biblijnego jako wykładni to rób, a tego nie rób. A w naszej kulturze mamy dosyć dużo takich inklinacji w interpretacji biblijnej, żeby właśnie szukać, co mam robić, dlatego listy Pawłowe są tak przez nas uwielbiane, bo tam jest to rób, tego nie rób i cyk. I my to w systemie zero-jedynkowym transponujemy do życia bez względu na to, czy to było do Koryntian, gdzie zupełnie o co innego chodziło z odzywaniem się kobiet, czy nie, czy chodzi to XXI-wieczny Kościół w Polsce. Nie, absolutnie przeklejamy. Nagle mamy księgę, która mówi: a nie,
nie wszystko jest takim, jakim się być wydaje. To nie jest ta pierwsza warstwa, ważna jest ta druga, a ta pierwsza ma cię tylko wciągnąć. Zatem jak pozwolisz sobie wciągnąć się w doświadczenie ojca, myślę, że to jest też genialne na czas wakacyjny, to wówczas zaczniesz łapać jego myślenie. O, właśnie, chyba o to myślenie jego właśnie chodzi, nie? Tak jeszcze zatrzymałabym się na chwilkę na tym, o czym wspomniałaś, że tak lubimy proste rozwiązania, takie zero-jedynkowe, prawda? Tak postępuj, tak nie postępuj. I ta księga zaczyna się od tego, prawda? Bo ten Tobiasz to robi. Ale potem zupełnie to skręca w innym kierunku i właściwie nie ma do tego powrotu. To znaczy, że to jest jakiś etap, który też jest nam potrzebny. My musimy to usłyszeć w pewnym sensie. Musimy przejść przez prawo. Tak już patrząc tak w ogóle w perspektywie historii zbawienia. List do Galatów. Tak, co nie? Tak. Prawo było wychowawcą. Dokładnie, że my musimy przejść przez prawo, bo ono jest właśnie naszym wychowawcą. Ale na prawie się nie kończy. Tak. Chyba to jest takie wyzwanie dla nas, nie? Żeby jednak nie zostać na tym prawie. Tak, kończy się przecież na tym. Popatrz dziecko, co się stało, co zostało uczynione komuś tam. Pamiętaj o Bogu, odczytaj z wydarzeń. I nagle oprzyrządowanie, które dostajemy, nie jest po to, żebyśmy tak jakbyśmy dostali farbę i pędzel i położyli je na stole i mówili, mam farbę i pędzel, tak? Mogę je włożyć do szuflady. Tylko po to, żebyśmy zaczęli tego oprzyrządowania używać. I myślę, że to jest genialna intuicja, wiesz, używaj tego, co ci Pan Bóg podpowiedział, ale żyjąc z Nim w tej rzeczywistości, tak? Tata też używa farb i pędzla. Patrz, co robi tata i tak tego używaj, a nie inaczej, nie do tego, żeby bić brata farbami po głowie. No tak, albo pędzle. Albo pędzle. No tak, zdecydowanie. Ale właśnie super, że zwróciłaś uwagę na tą końcówkę, że rzeczywiście odczytaj z wydarzeń, tak? Co się dzieje między tobą a Bogiem właściwie, co się dzieje w twoim życiu. I to jest to, chyba tak mi się wydaje, właśnie wyjście z takiego właśnie zero-jedynkowego myślenia, a popatrzenie na wydarzenia. I popatrzenie na to, do czego nas te wydarzenia prowadzą, tak? Co nam one mówią o nas, o relacji z Bogiem, prawda? Co mówią o Bogu, prawda? Jaką Jego wartość odkrywamy? Bo ostatnie zdanie przecież uwielbiaj Pana Boga, czyli odkryj wartość Boga, żeby ją zobaczyć, jak uznasz za stosowne wyrazić słowami. I to jest uwielbienie, to jest chwała, prawda? Dzisiaj w audycji rozmawialiśmy na temat Księgi Tobiasza. Oczywiście to nie ostatnia księga, którą będziemy zajmować się w te wakacje. I zachęcamy serdecznie do lektury księgi. Już mam nadzieję, że nasi słuchacze doświadczyli tego, że wiele różnych wątków, motywów jest w tych księgach biblijnych i w Rut, i w Tobiaszu. Natomiast my na pewno nie wyczerpałyśmy wszystkiego i na pewno też najważniejsze jest to, żebyśmy się sami z tym słowem spotkali i zaangażowali w nie serce, czego serdecznie życzymy. Za dzisiaj bardzo dziękuję. Moim gościem była siostra doktor habilitowana Joanna Nowińska. Dzięki bardzo.